Cześć wszystkim na szybkie intro i agenda. Prezentacja będzie wyglądać w ten sposób, że najpierw opowiem kilka słów o sobie, wytłumaczę, dlaczego tą prezentację przygotowałem, odświeżyłem i prezentuję ją ponownie. Będzie troszeczkę informacji na temat tego, że hecheczki i trollowanie to jest jedna rzecz, ale kolejną rzeczą dość istotną, na którą trzeba zwrócić uwagę, zwłaszcza po to, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo, jest przestrzeganie przepisów prawa. Pokażę, jak wygląda sytuacja obecnie w internecie na temat. Pokazujący, jak wygląda dostęp do informacji na temat służb specjalnych różnych miejsc, które są dość ciekawe. Pokażę po prostu, jaką robotę zrobili inni. Przypomnę też, jak wyglądały moje autorskie. Metody i sposoby na wyciąganie różnych ciekawych informacji. Będą wnioski, no i plany na przyszłość, co można zrobić więcej. Okej. Okay. Podsumowując, kim jestem? Przede wszystkim jestem osobą, która zajmuje się cyberbezpieczeństwem. Jestem bezpiecznikiem obecnie w NetGuru, ale także członkiem zespołów CERT-NGO. To jest taki. Serc skupiony na pomaganiu organizacjom pozarządowym w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych, ponieważ mój background w IT zaczyna się tak naprawdę od zapewniania jakości, więc tutaj w tym zakresie na ten background cały czas jest dla mnie dość istotny. Poza pracą w IT, poza kwestiami związanymi z klikaniem w komputer, jestem też doktorem, konkretnie doktorem z Nauk o Bezpieczeństwie i obecnie pracuję na. Uniwersytecie w Białymstoku jako adiunkt gdzie prowadzę zajęcia dość szeroko związane z różnego rodzaju tematami opisującymi bezpieczeństwo narodowe, międzynarodowe i połączenie tego bezpieczeństwa z rozwojem technicznym, nowymi technologiami, ale także z informacją, inspiracją i tak Poza tym lubię sobie raz na jakiś czas wysiąść z samolotu, Poza wysiadaniem z samolotów, trochę strzelam, no jak to na Podlasiu, siłą rzeczy jestem degustatorem, amatorem i lubię trollować, niezmiennie od lat. Tak jak widzicie, fota jest już troszeczkę nieaktualna, nie miałem świeższej, która by pasowała do tego typu prelekcji, więc czerwona strzałka zrobiła mały update. Możecie porównać to, co widzicie na kamerce i to, co widzicie na focie. No, z wiekiem grawitacja działa. Różne rzeczy opadają. Mi akurat włosy z góry głowy opadły trochę niżej, więc jest ich więcej na brodzie. Ok. Dlaczego ta prezentacja, dlaczego tryluję? Jakiś czas temu, no czyli to już jest w 2021 roku, Apple rozsyłał do użytkowników swojego sprzętu informacje o tym, że byli celami ataków, tak zwanych state sponsored attackers. Ja takiej informacji nie dostałem, zrobiło mi się smutno, i próbuję coś w tym zakresie zrobić, w jakiś sposób coś zmienić. A poza tym, no dlaczego nie trollować, prawda? Skoro można, to można. Ale już tak odrobinę poważniej. Przede wszystkim, co mnie zainspirowało? Zainspirowało mnie do przygotowania tej prezentacji, w ogóle zainteresowania się tym, jak funkcjonują te Firmy państwowe, nazwijmy w ten sposób. Poznanie kilku emerytowanych oficerów Agencji Wywiadu, którzy w tym czasie, gdy już ich poznałem, byli pisarzami po prostu, dzięki czemu miałem okazję z nimi porozmawiać na temat tej pracy, na temat tego, co tam się dzieje w tych firmach, w tych instytucjach, jak one funkcjonują, jak powinny funkcjonować. Bo koniec końców też takie dyskusje gdzieś się pojawiały, więc postanowiłem na trochę głębiej pogrzebać, zrobić tak zwany reality check. No i w sumie, dlaczego nie? Skoro można to zrobić, są takie możliwości, można, można tych informacji trochę wyciągnąć, postarać się je przeanalizować. Zrobiłem to raz, zrobiłem to drugi raz. Pewnie będę co jakiś czas jeszcze do tego tematu wracał i starał się przejrzeć, jak, jak to wygląda na przestrzeni lat. Więc Mniej więcej takie są powody, poza tymi, że chciałem trochę potrolować. OK. A tutaj są właśnie bohaterowie, którzy mnie zainspirowali do zainteresowania się tym tematem. Po lewej stronie w tej kamizelce kuloodpornej w kapeluszu widzicie Filipa Hagenbecka, autora książek, zwyczajny szpieg. Tutaj akurat jest to zdjęcie publicznie dostępne, przynajmniej w momencie przygotowywania prezentacji było publicznie dostępne, na jego profilu facebookowym. Zdjęcie z Karbali. Jeśli ktoś interesuje się tematami związanymi z bezpieczeństwem i tym, gdzie, gdzie Polacy się pojawiali na różnych e, teatrach działań, e, na świecie, no to Karbala zapewne gdzieś tam w głowie się przywinęła i, i w różnych informacjach. To jest zdjęcie z Karbali, bo Filip Hagenbeck był między innymi właśnie tam, a po prawej stronie widzicie Wincenta Sewerskiego, autora też bardzo ciekawych książek, opisujących już w bardziej beletrystyczny sposób pracę oficerów, wywiadu I funkcjonowanie tych wywiadów z perspektywy polskiego oficera. Jeśli ktoś tych książek nie czytał, to gorąco zachęcam, warto, są moim zdaniem bardzo interesujące. A na koniec pośrodku jest bardzo ciekawa i relatywnie świeża pozycja Johna Pomfreta. Jest już wydana po polsku, czyli From Warsaw with Love, opisująca jak od lat 90., ale nawet wcześniej jeszcze tak naprawdę, wyglądała współpraca między wywiadem Polskim, a wywiadem amerykańskim, więc to są te obszary, które mnie troszkę do tej pracy właśnie zainspirowały. Przechodząc do kolejnego etapu, czyli kwestie przepisów prawa, to jest rzecz bardzo istotna i nawet przy takich działaniach osintowych trzeba o niej pamiętać. Trzeba o niej pamiętać przede wszystkim dlatego, że Jakiekolwiek przełamywanie zabezpieczeń, jeśli zajmujemy się bezpieczeństwem, wiemy o tym doskonale, jest, wymaga sporych przygotowań. Przede wszystkim wymaga zgody osób, które za daną infrastrukturę, za dane strony internetowe odpowiadają. Co to oznacza w praktyce? No to oznacza, że jeśli wiemy, że gdzieś są jakieś ciekawe informacje i wystarczy wpisać tam domyślne hasło, to... Jeśli to domyślne hasło wpiszemy, będziemy mieli problemy. Dlaczego? Dlatego, że przełamujemy zabezpieczenia i zyskujemy dostęp do informacji, do których dostępu uzyskać nie powinniśmy. Oczywiście jest trochę wytrychów, które mogłyby pozwolić nam jakoś wybrnąć z tej sytuacji, ale mimo wszystko to jest coś, czego nie polecam robić, nie robię i na pewno efektów tego typu działań w tej prezentacji nie będzie. Samo przeglądanie stron internetowych, odpytywanie serwerów o to, co tam wyświetlają, publicznie dostępne, jest jak najbardziej ok, warto to robić, bo tych informacji jest cała masa. Nie trzeba sięgać do Darknetu, kupować dostępów do wyciekniętych baz danych. Po prostu te informacje są ogólnie dostępne, tylko czasem trzeba wiedzieć, gdzie szukać, czasem trzeba wiedzieć, jak szukać, i to jest jak najbardziej w porządku. Natomiast, jeśli chodzi o OSINT tych instytucji. Firm, służb specjalnych, yy, różnego rodzaju i takie szybkie, bezrefleksyjne prezentowanie wyników tego, co się znalazło. No, tutaj jest już pewien problem, bo teoretycznie są to dane, które są ogólnie dostępne. W praktyce jednak warto byłoby się zastanowić, czy na pewno chcemy zaprezentować te informacje tak, jak je znaleźliśmy, ponieważ no, może to prowadzić najzwyczajniej w świecie do tego, że. Ktoś z tego powodu e, będzie miał problemy, ktoś może ucierpieć, więc tutaj zawsze warto by było to przefiltrować. Podsumowując, za pomocą MEMA, przełamywanie zabezpieczeń, publikowanie wszystkiego jak leci, a, nie polecam. Natomiast zebranie informacji, przeanalizowanie ich i opublikowanie tego, co na przykład podniesie poziom świadomości, ale nie doprowadzi do problemów i dla bohaterów tych informacji, i dla Was, jest już jak najbardziej rzeczą okej. Okay. No dobra. Przejdźmy do tego, co możemy znaleźć w internecie bez samodzielnego grzebania, trollowania, wyszukiwania informacji. Przede wszystkim podstawowa kwestia, o której trzeba pamiętać. Wpadki zdarzały się każdemu, zawsze będą się zdarzać. I nie ma instytucji ani osób odpornych na wpadki. Jeśli ktoś mówi, że jest odporny na wpadki, to tak naprawdę żyje w jakimś idealnym świecie. Wpadki zdarzały się, będą się zdarzać, i to jest coś oczywistego. Kluczowe jest to, w jaki sposób później zmienia się działania, żeby minimalizować ryzyko tych wpadek, albo jak się te wpadki ogarnia. Najczęściej związały były z różnego rodzaju bezrefleksyjnym publikowaniem różnych informacji w BIP-ach, czyli w biuletynach informacji publicznej. I te biuletyny informacji publicznej już na przestrzeni lat też, zwłaszcza przy mojej prezentacji, będą też dość ciekawym bohaterem. Dlaczego no, dojdziemy jeszcze do tego. Więc te BIPy są takim fajnym źródłem do wygrzebywania różnego rodzaju informacji. Informacje, które wydają się pozornie nieistotne. Na takim krótkofalowym horyzoncie czasowym, jeśli będziemy je zbierać dostatecznie długo, mogą się okazać całkiem przydatne i prowadzić do ciekawych wniosków. Więc, tak naprawdę, w tym zakresie nie ma informacji nieistotnych, nie ma rzeczy, które się nie przydadzą. Jeśli nie przydadzą się dzisiaj, te informacje zagregowane, odpowiednio skatalogowane mogą. Przydać się za na przykład rok, dwa lata, pokazać pewnego rodzaju trendy, co się zmienia, w jaki sposób, a co pozostaje niezmienne. Wbrew pozorom to są dość istotne informacje. No i niestety, ale służby zarówno w 2021 roku, jak i wcześniej nie do końca potrafiły w internety, i obecnie też nie zawsze wychodzi im to tak, jak wychodzić powinno. Jeden szybki disclaimer. Nie będzie szerszych informacji w tej prezentacji na temat wojny w Ukrainie oraz sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, i jest to zamierzone. Wiem, że część osób mogłaby uznać, że, jest tu inform że prezentacja jest bez tego niepełna i tak dokładnie ma być. Wynika to z tego, że no, są to dość wrażliwe, świeże informacje i wolałbym uniknąć przekazywania skondensowanej wiedzy na temat tego, co można ustalić, co ustalono lub w jaki sposób te informacje zbierać. Więc to jest taki temat tabu, przynajmniej w tej prezentacji i właśnie ze względu na to, co powiedziałem wcześniej, nie chciałbym go poruszać. Ok, przejdźmy jednak do wpadek. Co się znalazło, co media opublikowały, jak to wygląda na przestrzeni lat? No cóż, popatrzmy. Były informacje z lat ubiegłych opisujących, że plany całego ośrodka SKW, zanim został wybudowany, zostały umieszczone w BIP-ie. SKW, czyli Służba Kontrwywiadu Wojskowego, budowała sobie nową siedzibę, nowy ośrodek, nowy budynek, cokolwiek. W założeniu miał służyć do jakichś celów, najprawdopodobniej dla nas, obywateli, bez dostępu do informacji niejawnych, celów oczywiście niejawnych, ale udostępniono publicznie informacje na temat tego, co gdzie będzie się znajdowało, jak to będzie wyglądało. I cóż, jest to w topa. Podobno w topę zaliczyła jednostka wojskowa grom. Dlaczego? Dlatego, że opisano, jak ma wyglądać konkretnie na remont budynków, jakie są zamówienia w tym zakresie, co trzeba zrobić w ramach remontu budynków jednostek specjalnych i tutaj te informacje na przestrzeni lat też wspominają o tym, że dla przykładu lata temu w 2009 roku chociażby Agencja Wywiadu planując na kwestie rozbudowy, remontu i wycinki drzew też jeśli chodzi o swój ośrodek szkolenia w Starych Kikutach na Mazurach Tutaj potrafiła się zabezpieczyć i informacje w tej sprawie utajnić. Więc pokazuje to, że też ta wiedza na temat, no i świadomość na, na temat tego, co udostępniać, czego nie udostępniać w różnych służbach wygląda inaczej. Kolejna wpadka, kolejna wpadka ABW, tutaj wpadka dosyć świeża i dosyć, no szczerze mówiąc, poważna mi się wydaje. To upublicznienie adresów różnego rodzaju budynków podległych ABW. Jak do tego upublicznienia doszło? No cóż, znowu PIP, tym razem przetarg na dostawę energii elektrycznej. W tabeli z informacjami na temat tego, gdzie i jakie budynki się znajdują, a w sumie gdzie ma zostać dostarczona energia elektryczna, pojawiły się dokładne adresy budynków, które znajdują się pod opieką. ABW. E, oczywiście reakcja po jakimś czasie, tak jak widzimy, 5 listopada informacja o tym, że ABW coś opublikowała, 14 stycznia reakcja ministra Kamińskiego wspomniana o tym jest, że nie ma tutaj żadnej wpadki, te adresy nie były aż takim e, strasznym problemem, oczywiście później te adresy zniknęły e, ze stron e, opisujących przetarg, no ale... Pierwotnie się tam znajdowały. Co więcej, znajdowały się też informacje na temat tego, jakie jest przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną, co mogłoby pomóc na przykład w ustaleniu, czy jest to zwykły budynek, czy na przykład jakaś serwerownia, która potrzebuje bardzo dużej ilości energii elektrycznej. No ale właśnie, informacje zostały opublikowane, upublicznione i nie umknęły uwadze osób, które grzebią w tym temacie, wyszukują. Różnych informacji: blog, służby i obywatel, dalej te informacje są dostępne. Możecie sobie tam wejść, zerknąć, przejrzeć, obejrzeć wszystkie budynki, łącznie z adresami, których później już nie było w tym przetargu, i zobaczyć, gdzie mieszczą się budynki WBW, na przykład w Waszej okolicy, albo jak są opisane. Budynki, które oficjalnie podlegają pod Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale już takiej tabliczki nad drzwiami wejściowymi nie posiadają. Kolejna wpadka, tym razem również autorem opublikowanych blog postów jest, jest autor z blogu blog, Służby Obywatel, to opublikowanie sporej. Liczby adresów, zamieszkania, w sumie adresów lokali, które zostały udostępnione Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Lokali, które znajdują się w Warszawie, no i ta lista z adresami również została opublikowana, można ją było pobrać. Można sobie do tych informacji się dogrzebać i zobaczyć, czy na przykład w naszej okolicy nie ma gdzieś jakiegoś lokalu, który jest zamieszkiwany przez osobę, która dostęp do tego lokalu uzyskała dzięki, no właśnie, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Czy mieszkają tam funkcjonariusze, czy mieszkają tam inne osoby, czy może są to byli funkcjonariusze? Trudno powiedzieć, ale już taka informacja, gdzie ktoś mieszka, albo jaki lokal mieszkalny jest udostępniony dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, może być bardzo cenna i te informacje też znajdują się w internecie, są publicznie dostępne, tak naprawdę. Co się jeszcze zadziało z rzeczy ciekawych i wpadek, które można by było e, gdzieś opisać? No cóż, E, przy okazji zbierania danych do szczepienia do szczepień przeciwko COVIDowi w 2021 roku e, doszło do dosyć specyficznego wycieku. Danych osobowych 20 tysięcy funkcjonariuszy i straży granicznej i celników, strażaków, policjantów. Jak do tego doszło? No cóż, była baza danych. Ktoś wpadł na pomysł, żeby ją opublikować w argisie, wrzucił tam tą bazę, ta baza wisiała, być może po to, żeby sobie na przykład nanieść na mapę jakieś informacje, te, które zostały zebrane w tabeli, żeby zobrazować je sobie graficznie na mapie. No i ktoś do tych informacji dotarł, ktoś te informacje pobrał. Te informacje oczywiście dość szybko zniknęły z argisu, ale czy takie informacje są już w pełni bezpieczne? Te, czyli imiona, nazwiska, numery telefonów, czasem prywatne numery telefonów, nie tylko służbowe poszczególnych funkcjonariuszy. No cóż, trudno powiedzieć. Ja bym zakładał, że te dane już zbyt bezpieczne nie są, mimo iż e, dostęp do tych danych akurat jest dosyć trudny. Nie, nie, raczej nie znajdziemy ich tak łatwo już teraz. Ale skoro już wyciekły, no to ten wyciek się zdarzył i warto by było traktować to jako wyciek. E, co jeszcze się dzieje. IPN odtajnia dane współpracowników wywiadu w swoich archiwach, osób, które już po 90. roku współpracowały z polskim wywiadem, albo w sumie jeszcze współpracowały, e, nazwiska kilkuset cudzoziemców, te informacje też można poznać w archiwach IPN-u jako dostępne dla wielu osób, e, czy też e, funkcjonariusze albo żołnierze w kontekście tego, co już zostało opisane, dlatego się to pojawia, e, Problemów przy polsko-białoruskiej granicy, gdzie przez e, krótki czas, relatywnie, przywinęło się bardzo dużo osób pracujących w służbach mundurowych, no i te osoby miały, cóż, konto na Tinderze, a na Tinderze miały swoje zdjęcia w mundurach, imiona. I tak naprawdę, gdy zaczęły pojawiać się przy białoruskiej granicy, to użytkowniczki Tindera z Białorusi zauważyły, że no dzieje się coś dziwnego, bo strasznie dużo umundurowanych osób z terenu Polski zaczyna im się wyświetlać w ich powiedzmy zasięgu, szczególnie jeśli mieszkały w Grodnie. Więc tego typu wpadki cały czas się zdarzały, zdarzają i są na różne sposoby opisywane. Wracając na szybko jeszcze do rzeczy, które mm, może nie są wpadką, ale na pewno ułatwiają wyszukiwanie różnych rzeczy chociażby prawdziwego imienia i nazwiska autorów książek, o których wspomniałem wcześniej, czy też nawet dat ich urodzenia, to jest inwentarz archiwalny IPN-u, w którym opublikowane są informacje właśnie i na przykład dane osobowe osób pracujących w wywiadzie przed rokiem 89, więc tutaj, jeśli ktoś potrafi grzebać też do wielu informacji, dogrzebać się może. To jest taka bardziej ciekawostka, o której też warto pamiętać. Z innych rzeczy dość pociesznych Utajniony ośrodek Agencji Wywiadu Cywilnego. Nasłuch, łączności oraz szkolenia. Oficjalnie jednostka wojskowa 3042 w Warszawie. Hm. Gdzie takie informacje można znaleźć? Oczywiście na OpenStreetMap. A gdzie mieści się dokładnie ten utajniony ośrodek. Utajniony ośrodek mieści się rzut beretem od McDonalda przy Wale Miedzeszyńskim. Jeśli ktoś ma ochotę, mieszka w Warszawie, śmiało, idźcie pozwiedzać. Zawsze możecie powiedzieć, że idziecie na plażę naturystyczną, która jest rzut beretem od tego ośrodka. A jak to wygląda w Google Street View? No cóż, jest to dość pocieszna sytuacja, bo w Google Street View można było sobie oglądać, jak ten ośrodek wygląda z zewnątrz. Można też było na zdjęciach uwiecznionych przez samochody jeżdżące i robiące fotki dla Google, zauważyć pewną panią w brązowej kurtce i zielonych spodniach, która zmierza niespiesznym krokiem od strony właśnie tego McDonalda, bo tam za tymi drzewami po lewej stronie dalej jest McDonald's, w kierunku tego budynku, który jest otoczony wysokim, no może nie aż tak wysokim murem, ale za to jest otwarta brama i można zobaczyć co, a na przykład to, że stoją w środku samochody i jeśli ktoś by się postarał, a nie byłyby zamazane, mógłby pewnie odczytać tablice rejestracyjne. No i widzimy, że to pani idzie sobie do tego budynku, który jest właśnie budynkiem podległym Agencji Wywiadu, więc prawdopodobnie tam pracuje. A co jest jeszcze ciekawsze, cały budynek jest otoczony kamerami. I dojazd z tej strony, powiedzmy, która była wcześniej widoczna na zdjęciach, no trochę czasu zajmuje. Co oznacza, że prawdopodobnie ktoś na te kamery zbyt mocno nie zwracał uwagę, skoro samochód ten był w stanie przyjechać, zrobić wszędzie zdjęcia, a jeszcze. Nikt do tej pory nie zdążył zamknąć bramy, która być może, jeśli nie jest jakaś ażurowa, pozwoliłaby na przykład uchronić rejestrację pracowników przed zarejestrowaniem na zdjęciach. No więc pan w ochronie tego obiektu pewnie miał później troszkę problemów. Jako ciekawostka, w zeszłym roku, skoro już byłem w okolicy, mieliśmy okazję razem z kolegą a, znaleźć się obok tego ośrodka. Ta brama nie jest tam zamykana domyślnie i rzeczywiście widać różnego rodzaju samochody parkujące. Oczywiście jest tam zakaz wjazdu, ale można było sobie przyjechać samochodem, można było sobie pospacerować, i nikt nie wydawał się zbyt zainteresowany, co się tam robi. Prawdopodobnie dlatego, że obok są domy mieszkalne i różnego rodzaju inne obiekty, więc ruch tam nie jest najmniejszy, trzeba przyznać. Ok. Inna ciekawostka i inne miejsce wydobywania ciekawych informacji to jest kanał na YouTubie Audyt Obywatelski. Co tam się dzieje? No cóż, Audyt Obywatelski jest to kanał, na którym jego autor jeździ po Polsce, nagrywa różnego rodzaju obiekty i pokazuje, że tak naprawdę te obiekty mogą być nagrywane z terenu publicznie dostępnego. I nie jest to w żaden sposób czynność nielegalna. Co jednak było dość fajną rzeczą, którą można było zaobserwować na kanale Audyt Obywatelski, to samochód, prawdopodobnie podległy agencji wywiadu, którym przyjechali funkcjonariusze agencji wywiadu, zapytać się nagrywającego, co robi przy płocie ośrodka szkolenia w Starych Kiejkutach. I Rzecz, którą można zauważyć na filmikach, to jest rejestracja, numer rejestracyjny tego samochodu. Na blogu służby Owe i obywatel, jak poczytacie, zauważycie, że jest pewien feller. Feller, który pozwala ustalić, a przynajmniej zweryfikować, czy dany pojazd jest pod opieką różnego rodzaju służb, czy też nie jest, a mianowicie... Tablice rejestracyjne samochodów służbowych, takich jak ten, Agencji Wywiadu, nie znajdują się w ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym. Co to oznacza? Jeśli tablice widoczne na filmiku wbijemy sobie w wyszukiwarkę UFG, prawdopodobnie żadne wyniki nie zostaną nam zwrócone. Co to oznacza? No, jeśli ktoś przejdzie się na przykład pod e, siedzibę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo służby kontrwywiadu wojskowego, czy też po prostu tam, gdzie przejechał się samochód Google Street View i na przykład uwieczni rejestrację, będzie mógł zweryfikować, które należą do prywatnych, które są prywatną własnością pracowników i funkcjonariuszy takich instytucji, albo które są zarejestrowane na firmę, w której pracują. Warto o tym też pamiętać, to jest takie niebezpośrednie źródło do poszukiwania, czy też weryfikowania informacji. Okej, okay. rzeczy, które jeszcze, jeszcze się uzadziały historycznie, można by tak powiedzieć. W 2018 roku, w styczniu, a w sumie już w 2017 prawdopodobnie, o ile dobrze pamiętam, odświeżona została strona Agencji Wywiadu, czyli ta strona internetowa, na której można było sobie poczytać o Agencji Wywiadu. Stała się nową, odświeżoną stroną agencji wywiadu opartą o WordPress. Tylko o ile sam WordPress nie jest czymś, za co można kogokolwiek ganić, bo jeśli jest aktualizowany, to jest po prostu bezpieczny, o tyle wykonanie, jakość wykonania tej strony internetowej pozostawiało sporo do życzenia. Pierwszym problemem było użycie prywatnych zasobów w tworzeniu tej witryny. Co to oznacza? To oznacza, że były tam linki do prywatnego kanału na YouTube, do niepublicznych filmów, więc osoba, która to linkowała, musiała dokładnie znać te linki, i mieć dostęp, które były użyte przy tworzeniu tej strony. Przepraszam. Były użyte przy tworzeniu tej strony internetowej. Do czego to mogło prowadzić, i w sumie do czego prowadziło? Do relatywnie łatwego ustalenia tożsamości. Osoby odpowiedzialnej za tworzenie strony internetowej. Innym problemem było wczytywanie zasobów z serwerów zewnętrznych, które nie podlegały kontroli tak naprawdę Agencji Wywiadu i z serwerów deweloperskich. Ten problem jest o tyle ciekawy, że powtarza się w dalszym ciągu. A jaki jest w tym problem dla takiej służby jak Agencja Wywiadu? No cóż, nie mają kontroli nad tym. Co zostanie zaserwowane osobom odwiedzającym ich stronę internetową, więc to nie jest coś, co można by było określić jako dobrą praktykę. Co się znalazło na tej stronie? No cóż, na tej stronie znaleziono trochę informacji, które jeśli by się posiedziało chwilę dłużej, szukając i googlając w internecie, pozwoliłyby zauważyć, że Google zbiera bardzo dużo informacji na temat osób odwiedzających stronę internetową, wtedy w 2018 roku, znajdowały się różnego rodzaju płatne wtyczki, które prawdopodobnie nie zostały przeaudytowane pod kątem bezpieczeństwa, a jeśli grzebałoby się jeszcze dalej, można było znaleźć Kubę. Kubę, który śpiewał covery piosenek Disco Polo, tworzył strony internetowe, a Smoleńsk na Film Filmwebie ocenił na 7. Rzecz trochę świeższa. Wracamy do blogu służby i obywatel. Co się udało tym razem autorowi zrobić. To, co widzicie, to jest zdjęcie anteny widocznej z zapłotu ażurowego. I drugi zrzut ekranu to jest opis prawdopodobnie tej anteny, czyli możliwości nadawcze-odbiorczych oparte o no, wizualną identyfikację. Co tutaj się zadziało? Otóż są różnego rodzaju stacje nasłuchowe, odbiorcze, przyporządkowane służbom specjalnym. Autor bloga, Wybrał się na wycieczkę i przez nikogo nie, nie niepokojony wszedł na teren takiego obiektu. Pochodził, pospacerował, porobił zdjęcia, wyszedł. I problemy dla niego zaczęły się pojawiać dopiero po publikacji artykułów na blogu. I to nie od razu, a po jakichś dwóch miesiącach. Do czego doszło? Do tego, że, no, właśnie szef służby wywiadu wojskowego złożył zawiadomienie na to, iż autor popełnił przestępstwo. I tutaj warto się zastanowić nad dwiema rzeczami. Nie jest to może czysty OSINT, poza tym, że można to znaleźć oczywiście w łatwy sposób w internecie, ale doszło do sytuacji, w której osoba postronna weszła na teren takiego obiektu i tak naprawdę mogła uwiecznić, co jej się tylko podoba, no bo tam zdjęcia zostały zrobione jednak, tak. Mógł zostać nagrany filmik, można było zrobić prawdopodobnie jeszcze masę innych rzeczy i wyszła przez nikogo nie niepokojona. Więc to już jest pewnego rodzaju no, bardziej aktywne poszukiwanie informacji, ale przeczytanie notki na ten temat w internecie jest już jak najbardziej zwykłym osintem i pokazuje, że no niestety w wielu obszarach nasze służby mają wiele do nadrobienia. Ale pogrzebmy sobie troszeczkę głębiej, jak to wygląda w praktyce i niestety wygląda dalej. Strony agencji wywiadu to są żyły złote, jeśli chodzi o wyciąganie różnych informacji na ich temat. Innym źródłem takich informacji są różnego rodzaju profile w mediach społecznościowych lub wszelkiego rodzaju eventy, w których biorą udział tego typu służby. Zwłaszcza eventy online, które były bardzo popularne w czasie COVID-u. Jeśli ktoś. Chciałby poszukać różnych ciekawostek, mógłby na przykład wygooglać coś takiego. Czyli wpisać sobie w wyszukiwarkę Google'a, site, filetype:pdf". file type, PDF. Teraz te wyniki trochę się już różnią. Nie są tak bogate w informacje, ale jednak przynajmniej część tych informacji dalej się tam zawiera. Co należy zrobić dalej, aby grzebnąć, pośmiać się, czy może jednak trochę załamać? Pobieramy znalezione pliki, wyciągamy metadane i patrzymy, porównujemy treść metadanych z treścią plików, które właśnie sobie pobraliśmy. W efekcie, co możemy zrobić? Znaleźć loginy do stacji roboczych. Te loginy tam były, po prostu zapisane, gdzie w polu autor szacowany wiek maszyny, jakie było używane oprogramowanie. Tutaj, e, osobom, które gdzieś grzebią przy bezpieczeństwie i dbają na przykład o e, bezpieczne funkcjonowanie organizacji, powinny się oczy trochę otworzyć, bo z lekka jest to przerażające, bo te maszyny były podłączone do internetu prawdopodobnie albo otwierały pliki pobierane lub przesyłane przez internet. No i wpada też coś, co można określić jako śmierć, z głodu i halucynacje poniekąd we współpracy z IPN-em wspomnianym już wcześniej były loginy w różnych plikach w polu autor znaleźć można było informacje stworzone według schematu u300 i trzy ostatnie cyfry to był tak naprawdę indywidualny numer użytkownika powtarzał się w, tematycznie w plikach związanych z zamówieniami publicznymi z rzeczami które można określić jako Aktywność sekretariatu przy szefach agencji wywiadu, czy też osobach odpowiedzialnych za rekrutację. Więc stacje robocze były w kontekście, kontekstem powiązane z poszczególnymi obszarami, i te loginy też były z tym powiązane. Właśnie, można było zidentyfikować admina. Jak? Nie zgadniecie. Admin był no, tym wyjątkowym płatkiem śniegu, który miał login stworzony wedle zupełnie innego schematu i oczywiście login zaczynał się na jedyneczkę, tak? Więc I'm the boss. Był sekretariat, był dział zamówień, były też kadry. Co jeszcze można było wygrzebać z tych plików, które się pobrało ze strony internetowej, ogólnodostępnych? Można było oszacować wiek maszyn używanych na oprogramowanie. W 2019 roku w plikach tworzonych w roku 2019 wykorzystywany był MS Word z roku 2007. Ja nie znajduję dla tego wytłumaczenia. Mam nadzieję, że już zmigrowano i na świeższe maszyny, i na świeższy soft. Jednak dwunastoletni soft w maszynach wykorzystywanych w takiej instytucji, ja rozumiem, że może nie być pieniędzy, ale nie jest to naprawdę dobra informacja. Co można było znaleźć dalej? No coś, co mnie rozwaliło totalnie, dalej mnie rozwala totalnie, a mianowicie autorem części dokumentów z 2021 roku był Instytut Pamięci Narodowej. Tak, dokładnie. Instytut Pamięci Narodowej. W agencji wywiadu. Skąd się wzięły tam te informacje i na, dlaczego licencja i autor była na, na ten WORD z 2016 roku była przypięta do Instytutu Pamięci Narodowej. Nie mam pojęcia, chociaż się domyślam, i prawdopodobnie doszło do przekazania sprzętu elektronicznego z jednej instytucji do drugiej. Tylko ktoś ten sprzęt zaczął wykorzystywać bez porządnego wyczyszczenia systemu, przeinstalowania softu, licencji, ogarnięcia i tak dalej. Więc doszło do sytuacji, że komputery z Instytutu Pamięci Narodowej, prawdopodobnie w wersji takiej, jak sobie stały, były, trafiły do agencji wywiadu i tam zaczę, zaczęto ich używać. Nie wygląda to dobrze. Naprawdę. Co można było znaleźć jeszcze ciekawego, w kadrach. Za tworzenie ogłoszeń, różnych takich, mniej lub bardziej graficznie złożonych, odpowiadała pani Katarzyna. Pani Katarzyna korzystała z kanwy i w tej kanwie tworzyła pliki PDF, które lądowały na stronie internetowej i nie usuwała z nich metadanych. Współpracuje albo pracuje w Agencji Wywiadu, też pani Patrycja W. A co pani Patrycja W robiła? Pani Patrycja stworzyła regulamin CTF. Który pojawił się na Twitterze w postaci pliku PDF o godzinie 12:42. I tam sobie wisiał z jej imieniem i nazwiskiem, mam nadzieję, legalizacyjnym. Zniknął dopiero po kilku godzinach, ale wiecie, no jeśli mamy ctf osoby, które w założeniu mają grzebać, żeby szukać dziury w całym, to ten plik prawdopodobnie został pobrany i na wielu dyskach znajduje się do tej pory w wersji oryginalnej. Bez usuniętych metadanych. Rzecz świeższa. Pojawiła się prezentacja. Opisana jako prezentacja współtworzona z Agencją Wywiadu wrzucona przez pana Stanisława Żaryna, który jest pełnomocnikiem rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP. Prezentacja w wersji PPTX i poza panem Stanisławem Żarynem jest tam też widoczny. Współautor tej prezentacji, też z instytucji rządowej, pan Bogusław Rompała. Czy nie można było usunąć tych metadanych po prostu, albo zadbać o to, żeby no, pojawiły się tam tylko dane tych osób, które się podpisywały? Byłoby chyba prościej, prawda? Ale odpuśćmy sobie grzybanie w metadanych. Co można znaleźć jeszcze śmiesznego? Można znaleźć informację o tym, że swego czasu agencja wywiadu użytkowała w swojej korespondencji służbowej z czcion czcionkę Brygada 1918, która no właśnie została utworzona z okazji stulecia e, setnej rocznicy. E, I ta informacja. Też raczej nie powinna być publiczna, ponieważ informacja na temat tego, jak wyglądają wewnętrzne dokumenty dla wielu instytucji i wywiadów poza granicami Polski, zwłaszcza tych wywiadów, które nie są nam przyjazne, jest taką informacją dość cenną. Ta informacja znalazła się na Twitterze, później z tego Twittera znikła, ale no, w internecie niektóre rzeczy giną, niektóre nie. Co również się pojawiło i co jest dość pocieszne, no to filmik. W którym agencja wywiadu zachęca do rekrutowania, mówiąc, że ma się wybór. Pokazuje tam osobę, która łamie przypisy prawa, a później no, boi się tego, że kurier przyjdzie do niej z paczką. Przynajmniej ja tak to odebrałem. I w założeniu na końcu filmiku miał być QR kod przekierowujący do strony, na której można było się zrekrutować do agencji wywiadu. Niestety. Nikt nie potrudził się o zweryfikowanie, czy ten filmik jest OK i czy ten QR-kod działa, ponieważ ten QR-kod nie jest skonstruowany do końca tak, jak powinien być, więc to pokazuje, że nikt nawet nie potrudził się o sprawdzenie, czy wszystko działa jak należy przed publikacją, więc no, tutaj jest to pewnego rodzaju niechlujstwo. Ale wjechała też nowa strona internetowa. Czy to oznacza, że jest nowa jakość? Nie ma starych błędów? Niestety nie. Nowa strona agencji wywiadu. Wchodzimy sobie, jeśli chcemy się zrekrutować, możemy wejść na stronę formularze, kontakt. I co się tam zadzieje, gdy wyjdziemy na tę stronę internetową? Przepraszam. E, otóż na stronie internetowej, poza zaczytaniem treści z serwerów, które wskazują na adres rekrutacja.awgov.pl, zaczytujemy czcionki z serwerów Google, no bo wiecie, te czcionki są tak ciężkie, tak strasznie obciążą serwery, że nie można mieć ich lokalnie, trzeba je zaczytywać z zewnętrznych serwerów, ale żeby nie było tak łatwo i nie było tak fajnie, to wchodząc na te zewnętrzne serwery, w sumie wróćmy jeszcze na chwilę do czcionek, w nagłówkach Google dostawał informację, że hej, ta osoba przychodzi do Was ze strony rekrutacji No bo nagłówek w referalu musiał się znaleźć, prawda? Musiał. Nie było innego wyjścia, trzeba było ten nagłówek tam wrzucić. No, są to rzeczy, które tak naprawdę sprawiają, że potencjalna osoba. Zainteresowana rekrutacją automatycznie informuje o tym, no właśnie, inne podmioty, które są absolutnie niepowiązane z Agencją Wywiadu i w sumie takich informacji nie powinny dostawać. Co można było jeszcze ciekawego znaleźć? No cóż, był sobie taki e, dział Media. W mediach natomiast znajdowały się pliki, które. Nie zgadniecie, były zaczytywane z zewnętrznych serwerów, z zasobów zewnętrznych. I akurat logo do pobrania można było pobrać ze strony 5.2.gold.jsqinternet.pl, i tam mieliśmy source, PHP i tak dalej. Wiecie, PHP taki bezpieczny, nie? To jest jedna rzecz. Tam niestety w PHP siedzi dość dużo błędów bezpieczeństwa, bardzo często, ale mamy też zewnętrzne zasoby. Co się stało natomiast, gdy chcieliśmy wejść na tą stronę, ale usunęliśmy sobie wszystko, co znajdowało się pod tym Hmm. Wchodzimy. Klikamy w internet. Bo możemy, bo możemy sobie przeglądać różne strony, prawda? Zwłaszcza jak są publicznie dostępne. I co znajdujemy? Hmm. Panel logowania. Panel logowania, który. Pozwala na 50 nieudanych prób logowania. Dlaczego? Nie mam pojęcia. A jakie instytucje mogły się logować za pomocą tego panelu? No cóż, nie zgadniecie. Agencja Wywiadu, Instytut Pamięci Narodowej, ale również, na przykład, Straż Graniczna. W jednym panelu logowania w jednym miejscu znajdował się dostęp do stron wielu instytucji rządowych, które z perspektywy czasu widzimy, że były dość istotne w kontekście tego, co się dzieje na naszych wschodnich granicach i za naszymi wschodnimi granicami. Ale wiecie, 5.2 wskazuje, że to jest wersja 5.2, a jeśli by tak zmienić, to na 5.1, jest jeszcze ciekawi. Znajdujemy panel logowania opisany jako BBN, BOR, KGP, czyli no, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, BOR, IPN znowu oczywiście, Komenda Główna Policji, jej, nawet NASK. W jednym miejscu duża liczba publicznych instytucji, dość istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale także cyberbezpieczeństwa. Panel logowania w zasobach zewnętrznych, więc trudno powiedzieć, czy ten monitoring tam działa należycie i na przykład odpowiednio chroni przed próbami nie, nieautoryzowanego dostępu, co może pójść źle, prawda? Ale to nic. To było w 2021 roku na prezentacji. Później ten panel został zabezpieczony. Oczywiście teraz nie możemy sobie zajrzeć na 5.2 GOLT.tskinternet.pl, no bo zabezpieczone jest to. Loginem i hasłem. Jak wiadomo, loginów i haseł nie przełamujemy, ale jeśli sprawdzimy, jakie certyfikaty na subdomeny zostały zarejestrowane, to zauważymy, że jteska-internet.pl dalej hostuje staging agencji wywiadu. Mamy już świeższą wersję panelu logowania 5.3 Gold, certyfikaty tegoroczne, więc możemy sobie na nie popatrzeć. Dalej jest utrzymywana wersja 5.2. Mamy jakiś adres serwera, S 3 prawdopodobnie, prawdopodobnie AWS-owa S jakaś w takim wypadku, z jakimś napisem admin. Ale jak grzebniemy niżej, zauważymy również, że poza opisanymi wcześniej instytucjami firma JTSK Internet dba o utrzymanie i tworzenie stron internetowych, również Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wchodzimy na CBA.jskinternet.pl. No i siłą rzeczy mamy jakiś staging strony CBA. Staging strony agencji wywiadu jest już niedostępny. Fajnie. No ale kurczę, trzymajmy standardy, przynajmniej dla wszystkich takie same, tak? Jeśli zabezpieczyliśmy jedną, staging, zabezpieczmy inny. Nie wpuszczajmy tam wszystkich z Internetu. Coś, co. Wywołało u mnie trochę uśmiechu wcześniej i dalej wywołuje sporo uśmiechu. Rekrutacją do agencji wywiadu zajmie się bot. Polski bot. Miał się zająć w 2021 roku, tak to opisywano, i rzeczywiście ten bot zajął się rekrutacją do agencji wywiadu. Jak? O, no cóż, jeśli klikniemy sobie w tego botta, powejdziemy na stronę agencji wywiadu i będziemy zainteresowani aplikowaniem, no to będziemy mogli zauważyć, że ten bot nas odeśle do dalszych, rozwijalnych menu. Będzie można się w jakiś sposób zapytać, czy mogę zaaplikować, nie mogę zaaplikować, spytać się, jakie są benefity. Na przykład, raz w roku można remontować sobie mieszkanie w Agencji Wywiadu i Agencja Wywiadu do tego dopłaca. Nie wiem, jakie to muszą się odbywać imprezy, że mieszkanie trzeba remontować co roku, ale znaczy się grube. To też powinien być opisany, To też mi się wydaje, powinno być opisane jako kolejny benefit. Ja się zainteresowałem tym, czy można pić wódkę i agencja wywiadu podpowiedziała mi, że to może być związane coś z tatuażami. Nie wiem, nie tatuowałem się po pijaku, nie mam tatuaży. Wymagania dla pracowników cywilnych. Znaczy, czyli co? To jest jedno z wymagań. Nie wiem. No, i też fajny temat praca na narkotyki. Pomyślałem, kurde, kliknę, w sensie, że co, idę i dostaję w benefitach, nie? W pakiecie. Okazuje się, że styczność z narkotykami w przeszłości nie dyskwalifikuje cię teraz jako kandydata. Pamiętaj jednak, że każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie. Brzmi ciekawie, nie? Można się z tego oczywiście pośmiać. Zastanawiam się tylko coś innego. W jaki sposób przetwarzane są te dane, które ktoś wprowadził do tego bota? Gdzie one trafiają, co się z nimi dzieje? Można by było pewnie pogrzebać dalej. Mam nadzieję, że po prostu trafiają do Dev null i nie idą nigdzie dalej, nie są przechowywane. Niestety agencja wywiadu nie była w stanie odpowiedzieć na pytanie, dokąd nocą tu ptajesz. Przekierowali na rekrutację awgov.pl, więc no. Maila już nie pisałem, ale niestety nie odpowiadają na wszystkie pytania. Ok, troszkę aktywniej. Możemy trollować i dorzucić socjotechnikę i wykorzystać do tego przeglądarkę? Pewnie, że możemy. Tutaj przejdę trochę szybciej, bo to już prezentowałem wcześniej, ale no właśnie, jeśli wchodzimy na platformy dostarczane przez innych i nie wiemy, jaki jest poziom ich bezpieczeństwa, warto by było mieć świadomość, że nie powinniśmy się logować tam swoimi danymi w postaci imię i nazwisko, tak jak to zrobił pan, pewien pan Tomasz z agencji wywiadu. Który będąc wystawcą na czacie napisał A. No dobra, a było krótsze. Później się prawdopodobnie przelogował i już pisał jako agencja wywiadu agencja wywiadu. Co więcej, ten czat pozwalał na wpisywanie tangów HTML-owych i zostawianie kodu, który niekoniecznie musiał być zbyt bezpieczny dla jego użytkowników. To można było sprawdzić, wchodząc po prostu na ten czat i wrzucając różne rzeczy. Więc korzystanie z zewnętrznych platform nie jest najlepszym pomysłem. A jeśli prowadzimy wykład o zagrożeniach w cyberprzestrzeni, nie powinniśmy też klikać w różnego rodzaju skrócone linki, które ktoś rzuca na tym czacie. W tym wypadku akurat to byłem ja. I co zrobiłem? Przy starszej wersji, strony agencji wywiadu, nie tej, co jest obecnie, tylko wcześniejszej, był tak zwany black hole na wszelkiego rodzaju crawlery, czyli po wejściu pod ten link dostawało się bana na wejście na stronę agencji z e, stronę agencji wywiadu. No i skróciłem sobie ten link. Użyłem skracacza linków, ten link przez ten skracacz linków przepuściłem i wrzuciłem na czat pytanie, czy dalej oferty dla pentesterów w agencji wywiadu są zgodne z tym, co tutaj napisano. Po stronie prowadzących z, z agencji wywiadu słyszałem tylko takie a, w pewnym momencie, więc mam nadzieję, że po prostu była to reakcja na to, że inni na czacie klikali i dostawali bana na wejście na stronę agencji wywiadu, a oni sami nie kliknęli w ten link, bo ten ban był chyba na dwa lub trzy dni z reguły dla tych crawlerów i był to ban na ip -ka a czy możliwe było zebranie adresów IP osób odwiedzających skrócony link za pomocą właśnie takich serwisów nie mam pojęcia no nie wiem no nie wiem nie wiem no nie wiem możliwe że tak Wróćmy jednak do prezentacji, która się pojawiała na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni. Hmm, prowadził ją Cybersław, nazwijmy sobie go w ten sposób, bo, bo, bo nie ma sensu podawać e, imienia wykorzystywanego przez, e, przez, przez tą osobę. Prowadząc prezentację, niech, niech ma je dla siebie, a kto jest zainteresowany, prawdopodobnie dołączy do innej prezentacji Agencji Wywiadu i będzie się przyglądał temu, co tam mówią. Cóż, e, po przejrzeniu tej prezentacji, na przykład nagrań albo screenów z prezentacji, można było znaleźć i ustalić imię, zakładam, że prawdziwe, osoby prowadzącej. Wspomniała o tym, że ma audytora prowadzącego, wiodącego ISO w dwóch obszarach. Jakich? To już jest sprawa nieistotna. W każdym razie z grubsza związanych z bezpieczeństwem. Znaleźć informacje... Które sam zaprezentował, czyli zrzut informacji z Google, z lokalizacją czasem spotkania, pokazując jak Google dużo informacji na nasz temat zbiera, pokazał te informacje, u rzeczy, były to informacje dość specyficzne. Zaprezentował też swoje stare hasło. Czy na podstawie takich danych dałoby się zdoksować i ustalić prawdziwą tożsamość osoby, która prowadziła tą prelekcję? Nie wiem. Prawdopodobnie tak, ale cii, nie mówcie nikomu. Podsumowując. Jest kiepsko, może być jeszcze śmieszniej. Doszedł bot, więc w sumie jest jeszcze śmieszniej. Czy da się zrobić coś, żeby było jeszcze śmieszniej? Pewnie tak. Google i przeglądarka internetowa naprawdę wystarczą do tego, żeby zebrać masę ciekawych informacji. I to dość istotnych informacji. Nie trzeba przełamywać zabezpieczeń. Skanować infrastruktury, wykorzystywać i wyszukiwać tych podatności, które mogą być na przykład na serwerach firmy dostarczającej panel administratora i BIP dla wielu różnych instytucji. Przypominam, BIP, który jest najczęściej e, tym serwisem, na którym wycieka sporo informacji, które są bardzo interesujące dla różnych. To nie jest do niczego potrzebne. Można po prostu klikać w internecie, przechodzić z linku do linku patrzeć, gdzie nas przenosi przeglądarka, i to wystarczy w zupełności do zebrania tych informacji. Co należy zapamiętać? W internecie nic nie ginie, nic nie znika. Nie ma informacji nieistotnych. Wszystko można zagregować, analizować po wielu latach, a na przestrzeni lat, analizując i agregując różne informacje, można dochodzić do nowych, ciekawych wniosków. Na przykład ustalać, jak wyglądają trendy, albo kto odpowiada za. Przygotowywanie i obsługę stron internetowych dla wielu instytucji rządowych. Co warto pamiętać natomiast, gdy robimy OSINT? Wszystko, co się znajduje w internecie, w jakiś sposób znika, jest ulotne. Dotyczy to chociażby tych PDF-ów i metadanych, które można było znaleźć wcześniej. Teraz jest to o wiele trudniejsze. Powinniśmy pamiętać o obseku. u Jest ważny, nawet jeśli robimy coś zgodnie z prawem. Dlaczego? Dlatego, że komuś się może to nie spodobać i może chcieć w jakiś sposób nas zniechęcić do dalszego działania, co będzie dla nas na przykład w jakiś sposób nieprzyjemne, lepiej tego uniknąć, więc dbajmy o obsek. Nie pokazujmy zbyt wielu informacji na swój temat, jeśli nie musimy. I każda instytucja, absolutnie każda, robi jakieś głupoty. To są właśnie rzeczy, które można później zebrać, zagregować i przeanalizować. Co dalej? Cóż, trzeba. Fajnie by było, żeby te instytucje naprawdę przesiadły i przeaudytowały swoje serwisy internetowe i zastanowiły się, czy wszystkie funkcjonalności, które tam wrzucają, powinny się na nich znaleźć, bo mogą na przykład prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa. To nie jest najlepszy pomysł, żeby być super trendy, wspaniałym hipernatopie mieć piękną wspaniałą kolorową stronę z wodotryskami, jeśli ta strona wykorzystuje jakieś integracje, które obniżają jej poziom bezpieczeństwa. No a kto jak to, a służby powinny mieć te strony o wiele lepiej zabezpieczone. Ja natomiast raz na jakiś czas pewnie jeszcze sobie będę wracał do tego tematu i przeglądał, co się zmieniło, a co pozostało bez zmian. Szybki disclaimer. Autor prezentacji nie posiada nieocenzurowanych wersji grafik, nie posiada również nigdzie wersji dokumentów z danymi osobowymi i ma cholernie zaawansowaną sklerozę. To tak, jakby się ktoś pytał o imiona i nazwiska tych osób, które zostały wymienione w prezentacji, albo na jakieś inne tematy, prawda? Także dziękuję serdecznie za uwagę i życzę Wam miłego wieczoru.